mam pytanie odnośnie tego karmienia tygrysa, najczęściej tych emocji. I tak, czy jeśli przyjmiemy taką taktykę, że czując jakieś emocje, przekierowujemy uwagę, żeby jej nie karmić, czy nie otwieramy sobie wtedy szansy na dojście do jakiejś refleksji odnośnie sytuacji, która te emocje sprowokowała? I czy wtedy nasza praktyka nie staje się takim sposobem na polepszenie tego doczesnego żywota, bo uczymy swój umysł unikania negatywnych emocji? I czy praktyka wtedy nie staje się taka trochę równorzędna z tym wychodzeniem do baru? Bardzo, bardzo doceniam, dlatego tak się uśmiecham. Tak trafne, tak inteligentne pytanie. Bo jeśli czujemy gniew i wyrazimy ten gniew w odpowiedni sposób, to osoba, która nas skrzywdziła, może dojść do jakiejś refleksji. Ty myślisz, że ja pamiętam wszystkie pytania? Ja pobieram emeryturę. Wiesz, poprawkę na sklerozę. Może one by one. To co było? Okej. Okay. Co było pierwsze? Czy nasza praktyka nie staje się równoznaczna z tym wychodzeniem do baru? To zrozumiałem, że to było drugie. Pierwsze? Pierwsze. A refleksja nad sytuacją. Po pierwsze, jeśli nie podtrzymujemy jakiejś emocji, nazwaliśmy to nie karmimy jej. Nie bardzo rozumiem, czemu miałoby to być pozbawione refleksji. Właśnie rozpoznaję okoliczności, które doprowadziły mnie do tego, że powstała emocja, tylko nie dałem się jej zaślepić, nie dałem się jej wodzić za nos. Nie produkowałem za tym całego ciągu dalszych myśli, pełnych takiego właśnie emocjonalnego podejścia, tylko rozpoznałem, aha, takie i takie okoliczności sprowokowały we mnie gniew. Ten gniew jest po prostu nierozsądny. Ale oceniam sytuację zupełnie jasno i trzeźwo. Tu nie widzę sprzeczności. Natomiast drugie pytanie, czy to nie jest tak jak powiedziałaś, podobne do tego pójścia do baru, żeby przestać o tym myśleć, czy po prostu nie jest nastawiony na poprawienie swojej sytuacji doczesnej? Dokładnie tak właśnie jest. Dokładnie tak właśnie jest i dlatego konieczny jest trzeci element, trzeci aspekt praktyki, mądrość, która wykracza poza dualizm. Sama wyciszająca medytacja nie wyzwala z samsary, tylko poprawia naszą doczesną sytuację. Albo w tym życiu, jeśli ktoś naprawdę osiągnie takie głębsze poziomy wyciszenia, to równowaga w umyśle odbija się również na równowadze w ciele. Nie powiem, że wszystkie choroby znikną i staniemy się nieśmiertelni, ale z pewnością, kiedy ktoś jest zrównoważony emocjonalnie, to będzie miał mniejszą skłonność, no chyba, że ma karmiczne przyczyny albo żre truciznę, na przykład jest w takiej pracy, gdzie je jedzenie ciągle zatrute ołowiem albo coś. Mam na myśli takie, że od stanu umysłu to niewiele zależy, ale jest tak wiele chorób, które ewidentnie są jakoś tam psychosomatyczne, mają podstawy. Jest wiele chorób, które zależą od stanu umysłu i taka równowaga umysłu pomoże i dla zdrowia, ale przede wszystkim dla dobrego samopoczucia, dla radości, daje też taką wolność wyboru w różnych sytuacjach, wiesz. Pojawia się pragnienie, dajmy na to, że spotykasz przystojnego chłopaka. Nie chcę podejrzewać cię o takie rzeczy. No oczywiście nigdy nie jest, ale załóżmy, że ci się spodoba. Nigdy żadnych takich rzeczy, jak słyszałem kiedyś. Co? Takich rzeczy? Ja nigdy w ogóle nic. A poza tym zawsze mnie po tym głowa boli. Także załóżmy, że spotykasz fajnego chłopaka. I ty się zaczynasz jemu podobać i on tobie i jest jasna sytuacja i nie ma nic niewłaściwego w tym, że to, że się lubicie, że okażecie sobie miłość, wzajemną troskę i tak dalej i będzie zupełnie okej. Wiesz, rozpoznajesz, że jest to jasna, dobra sytuacja i możesz w to wejść. A innym razem pojawi się pragnienie, ale widzisz, że wchodząc w tą sytuację sprawisz, że i jego
jakaś tam uważająca się za jego właścicielkę i jego dzieci będą cierpieć i ktoś jeszcze i widzisz, że jeśli zrealizujesz swoje pragnienie, to po prostu narozrabiasz, narobisz kupę tragedii i możesz sobie pozwolić, okej, dobra, nie muszę w to wejść. Masz taką wolność wyboru. A najczęściej ludzi, którzy w ogóle świadomie nie rozpoznają stanów swojego umysłu, nie mają wolności wyboru. Pojawia się pragnienie, równa się muszę. Pojawia się niechęć, znaczy nie jestem w stanie. Im więcej medytujesz, tym więcej masz wolności wyboru i również możliwości cieszenia się z czegoś. Ale popatrzeć na to jeszcze szerzej, to istnieją tak głębokie stany wchłonięcia medytacyjnego, które dla nas, my to czytamy jako teorię. I nawet jak teraz ci, którzy zajmują się tą neuropsychologią, wiesz, przypinają te wszystkie elektrody, badają różne stany umysłu, to badają takich zwykłych ludzi jak my i widzą, no coś tam troszkę drgnie może, jak tam na tym woltomierzu, czy cokolwiek tam jest, jak trochę medytuje, jakieś niewielkie zmiany są. Zdarza mi się też badać takich, którzy mają dużo większe osiągnięcia. Na przykład jeden z Rinpoche'ów z naszej linii, niedawno go w Bodhgaya też spotkaliśmy. Jak go badali, to na przykład, kiedy medytował nad miłującą dobrocią, nad życzeniem innym szczęścia, to elektrody wykazały, że ośrodek odpowiedzialny za poczucia szczęścia był u niego 800 razy bardziej aktywny niż u zwykłych ludzi. To nie jest tak, że póki woltomierz tego nie potwierdził, to medytacje nie działały. Ale to jest jakby jeszcze jedno takie potwierdzenie, że kto dba o dobro innych, ten sam jest najszczęśliwszy. Przy okazji, tak niechcąco się zdarzyło. Chociaż to nie było jego celem. Więc istnieją też takie sytuacje, które są opisywane przez Buddę nie jako jakieś teoretyczne i Buddę, i późniejszych mistrzów, tak zwane cztery wchłonięcia medytacyjne foremne, cztery bezforemne, są bardzo precyzyjnie opisane, po czym się rozpoznaje, ale to już taki zupełnie inny stan świadomości, nasza psychologia nawet nie dotyka jeszcze w tym kierunku, a to jest właściwie cały zakres tej wiedzy buddyjskiej. Te inne stany świadomości, chociaż brzmi to może troszkę nie najlepiej. I jeśli ktoś rozwinie stabilność w tym, to jest opisane, że po śmierci, jeśli rozwinie któryś z czterech stanów foremnych, to odrodzi się wśród bogów sfery foremnej, takich świetlistych, foremnych ciał. Niesamowicie, niewyobrażalnie długo stany szczęśliwości, a jak osiągnie bezforemne, wchłonięcia medytacyjne, to przebywa w takich jeszcze wyższych stanach przez takie całe okresy, całe cykle kosmiczne. Oczywiście możesz w nie wierzyć, w reinkarnację i tak dalej, ale mówię, że teksty buddyjskie tak to przedstawiają. Ale to jest ciągle jeszcze samsara. Ciągle jeśli okoliczności, które do tego doprowadziły, się zmienią, to później i tak wraca się w pomieszanie. W jednym z tekstów klasycznych jest powiedziane, że ci, którzy mierzą, czy jakby ich celem jest osiągnięcie wygaszenia, tej takiej stabilności medytacyjnej, i tak wcześniej czy później spotkają okoliczności, które będą silniejsze niż to. Kiedyś w końcu ulegną rozproszeniu. Samo z siebie ta medytacja nie wyzwala. Konieczny jest inny rodzaj podejścia i to jest właśnie ten trzeci aspekt praktyki, który jest mądrością wykraczającą poza dualizm. W sanskrycie to się nazywa prajna, taka mądrość, która wykracza poza. Dopiero ona wyzwala. I to jest jakościowo zupełnie inny rodzaj medytacji, zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Takie praktyki wyciszające, praktyki uczące skupienia się na jednym obiekcie znajduje się też w wielu innych systemach. Szamani na całym świecie się uczą, że jak się tak bez rozproszenia całkowicie skupią na życzeniu, na przykład, żeby nieszczęście dopadło szamana z drugiej wioski, to im bardziej się potrafią skupić, tym bardziej będzie to skuteczne. Tak są przekonani. Tak samo im bardziej się potrafią skupić, tym bardziej skuteczne będą ich dobre życzenia, albo na przykład życzenia sprowadzania deszczu i tak dalej. Te różnego rodzaju takie światowe moce psychiczne zależą od tego skupienia.
to wyzwolenie jest czymś, co wymaga tej takiej wyższej mądrości, wyższego wglądu, który jest jakościowo inny. Najczęściej, jak ktoś nie osiągnie wyciszenia, będzie miał trudności z osiągnięciem tego wglądu. Dlatego najczęściej uczy się, że to shine, to spoczywanie w wyciszeniu, jest podstawą, na której wyrasta wgląd. Najczęściej. Bo są okoliczności, kiedy da się osiągnąć najpierw wgląd, a później się go dopiero stabilizuje. I to stabilizowanie go jest tym aspektem shine, medytacji wyciszonego spoczywania. Ale to o tym jeszcze nie mówiliśmy. Uprzedziłaś trochę. Tak jest prawdą, że medytacja taka nierozproszenia, tak to nazwijmy, prowadzi tylko do doczesnego szczęścia w tym życiu albo przez wiele żywotów, ale tak czy inaczej w samsarze. Trzecie coś było. Co do tego gniewu jeszcze, że jeśli czujemy gniew i wyrazimy ten gniew w odpowiedni sposób, to osoba, która nas krzywdziła, może dojść do jakiejś refleksji i zmienić swoje zachowanie. Och, żeby tak było, żeby za każdym razem, jak komuś coś wygarnąłem, to on coś z tego zrozumiał. Najczęściej było tak, że wkurzył się jeszcze mocniej i jeszcze bardziej mnie atakował. Ale dokończ. A jeśli od razu z góry założymy, że nie powinniśmy czuć tego gniewu, to nie dajemy tej osobie szansy, żeby poprawiła swoje zachowanie, czy zrozumiała. Nie, czucie gniewu nigdy nie będzie dobre. Zawsze sprowadzi cierpienie i zawsze cię zaślepia. Jeżeli ćwiczyłaś jakieś sztuki walki, a w młodości się trochę ocierałem o te środowiska, sam nie ćwiczyłem za bardzo, ale miałem kumpli. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem, tak to było. I każdy, kto niezależnie od tego, czy to był boks, czy jakieś inne sztuki walki, każdy ci powie, że jak chcesz zwyciężyć, to najlepiej doprowadzić przeciwnika do gniewu, do wściekłości. To go tak zaślepia, że przestaje być skuteczny. Z klarownym umysłem czasami trzeba kogoś zastopować bardzo konkretnie. Koleżanka to wie z praktyki zawodowej na przykład. Czasami trzeba powiedzieć stanowcze, żołnierskie nie. Dobroć nie polega na tym, że pozwalasz innym czynić zło, ale jak sama zaczynasz się przy tym złościć, nienawidzieć, to sama stajesz się zaślepiona, popełniasz błędy. Tak jak mądrzy rodzice i dobrzy rodzice, to niekoniecznie są ci, którzy zawsze na wszystko pozwalają dzieciom. Czasem trzeba powiedzieć stanowczo nie. To jest czerwona linia, za którą naprawdę nie można przekroczyć, ale robią to z miłości i ze zrozumieniem. Bo jak robią to tylko pod wpływem ciężkich emocji, no to później nie wychodzi to najlepiej. Także działanie musi być połączone z mądrością, również taką praktyczną, nie tylko tą wyjście poza dualizm, ale takie praktyczny, zdrowy rozsądek. A on się pojawi wtedy, kiedy umysł nie jest zaślepiony szkodliwymi emocjami. To jest jego świątobliwość Dalaj Lama w kółko to nazywa, także dobre serce musi być połączone z rozumem. Pamiętasz, byłaś ostatnio na spotkaniu, gdzie mówiliśmy o tym, że sam rozum potrafi być strasznie okrutny, produkować coraz lepsze maszyny do zabijania i tak dalej. Samo dobre serce, świat jest pełen takich zagłaskanych przez kogoś, co chcieli dobrze, a tylko nie umieli tego mądrze zrobić. Chciał dobrze, a wyszło jak zawsze, powiadają. Trzeba połączyć po prostu dobre serce z rozumem. W buddyzmie to nazywamy zrozumienie pustki i współczucie muszą być nierozdzielne. A kiedy na przykład gniew, że tyle istot cierpi w jakichś tam konkretnych okolicznościach, właśnie jest takim... Pytanie mam takie, że... Jeszcze bardziej włączyć. O! Bo czasami wydaje mi się, że jest też tak, że taki gniew na stan rzeczy takiej, że tyle istot cierpi ogólnie albo właśnie w jakiejś konkretnej sytuacji w danym miejscu, może być też motywujące do działania.
Znowu trafne, a głębokie pytanie, które dotyka już trochę na tyle subtelnych aspektów, że nie będę w stanie za wiele o tym mówić, tym bardziej, że żeby tę gałąź wiedzy móc zastosować, trzeba dużej wewnętrznej dojrzałości. Nie wystarczy gadanie i intelektualne zrozumienie, ale pokażę mniej więcej kierunek. Otóż są różne sposoby podejścia do praktyki właśnie w zależności od tego, jaki mamy poziom duchowej dojrzałości. Ta duchowa dojrzałość oznaczać będzie i mądrość, i współczucie, czyli naprawdę na ile dobro innych jest dla nas ważne, ale również taki rodzaj mocy umysłu, takiej siły, która wypływa z nagromadzenia wielu pozytywnych czynów. Im więcej ktoś dobrego robi, im więcej ma w terminologii buddyjskiej, wiesz, że to nazywamy nagromadzeniem zasług, tym większą ma moc umysłu. Sama tylko mądrość potrafi być bezsilna. A ktoś ma taką moc, która daje... Co to znaczy taka moc umysłu? Na przykład są osoby, które wydają się bardzo mądre, a tak przykład, po który zwykle sięgam mówiąc o tym, na przykład mają taki rodzaj niepewności w życiu, na przykład co do podejmowania decyzji. Znam takie osoby, które nawet potrafią stać przy półce z drzemem albo z kremem do rąk i przez 10 minut czytać, to ten, a może jednak ten, ale jak wybiorę ten, to może ten. A są tacy, którzy tak łatwo potrafią podejmować decyzje, mało tego, potrafią podejmować trudne wyzwania. Może to być trudne zadanie, ale podejmuję się tego i wiem, że zrobię wszystko, co trzeba, zrezygnuję z tego, z czego trzeba zrezygnować, podejmę się takich wysiłków, jakich trzeba, dopnę tego, a ktoś inny, nie, no to piękne aspiracje, ale ja to przecież nie dam rady. Ten rodzaj siły umysłu jest też potrzebny, czy też to razem, a taka siła umysłu pochodzi z nagromadzenia zasługi w tym życiu lub w poprzednich żywotach. Niektórzy rodzą się z takimi skłonnościami do bycia lękliwymi, a inni mają taki duży rodzaj wiary we własne siły. Nie jakiejś szkodliwej pychy, tylko wiary we własne siły. I teraz w zależności od tego można powiedzieć, że są trzy podstawowe sposoby podejścia do różnych problemów w życiu, w tym również do tych trucizn umysłu. Pierwsze jest takie, iż rozpoznajemy, że na przykład gniew, ale i wszystkie trucizny, są po prostu truciznami, są czymś szkodliwym, że każdy normalny, rozsądny człowiek, czy powiedzmy buddysta, bo ma być, prawda, buddysta znaczy, że jest wyposażony w pewną wiedzę specjalną, która pozwala mu to rozpoznać. Każdy wie, że nie rozzłościć się, to już teraz mi szkodzi, w chwili, kiedy jestem rozzłoszczony, już teraz mi szkodzi, na przyszłość szkodzi, szkodzi innym, nie ma w tym nic dobrego. Ominąć, tak jakbyśmy szli ścieżką, jest tam kupa łajna zostawiona przez człowieka lub krowę lub cokolwiek, nie wdepnę w to, omijam to. Inne podejście jest takie, że jeśli pojawiają się takie uczucia, ale również sytuacje, na przykład widzisz, że jest sytuacja, która prowokuje w tobie gniew i że nie dasz rady nie zezłościć się, w tym pierwszym przypadku lepiej ominąć tą sytuację. W tym drugim przypadku jest takie podejście, że rozpoznajesz wszystko jak sen, jak iluzja, tak to podchodzisz do tego, no jest taka sytuacja, no są tacy robaczkowie, którzy mnie próbują jakoś tam zdenerwować, ale czym ja się będę przejmować? Pojawia się gniew, niech sobie będzie, ja i tak nie dam, żeby zawładnął mną i żeby decydował o tym, dokąd pójdę i co zrobię. Czyli takie neutralizowanie poprzez podejście jako do pustych. I trzeci rodzaj, i ty bardziej nawiązujesz do tego w tym przypadku, ten trzeci rodzaj podejścia, to jak widzisz takie łajno, to bo to w tym drugim przypadku to użyłbym porównania, że co, mamy kalosze pustki na sobie i nie boimy się wdepnąć, bo i tak nas to nie pobrudzi. A w tym trzecim bierzemy łajno do wiaderka, zmieszamy z wodą, podlejemy pomidorki i na takim oborniku, takie owoce wyrosną, albo kwiaty takie piękne, wykorzystać to jako nawóz.
I tutaj są różne sposoby. Dla bardziej, nie powiem, że dla początkujących. Te sposoby się uzupełniają. Kiedy używamy tych trucizn umysłu w ten sposób, żeby wykorzystać je dla dobra innych. Jeden sposób jest na przykład taki, że no trudno, zdenerwowałem się, paskudne, ale trudno, popełniłem ten błąd, ale przynajmniej życzę sobie, żeby gniew wszystkich czujących istot zebrał się w tym moim gniewie, tak żeby przez to, że ja się rozgniewałem, już nikt inny nie musiał nigdy w życiu cierpieć z powodu gniewu i jego skutków. I w ten sposób gniew staje się nawozem, na którym wyrasta właśnie ten lotos współczucia. Zaczynasz to wykorzystywać, żeby w sumie powiększyć jeszcze swoje właściwości. Jak masz takie podejście, to gniew nie zniewala cię, tylko zostaje wykorzystany. I to jest jeden sposób. A na przykład, to już 100 razy opowiadałem, ale jeszcze raz powtórzę, jak nasz lama Ciabdzie Tenga Rinpoche, jak miał z powodu cukrzycy najpierw jedną nogę amputowaną, później drugą i w czasie amputacji dostaje się takie dolędźwiowe znieczulenie, że cała część, dolna część ciała jest taka jakby nie swoja. Wiem, bo kiedyś coś takiego miałem, to tak jak obcego kawałek musiałem nogę poprawić, jak obcą nogę. Ale zazwyczaj przy tym dają jakiś środek nasenny jeszcze na czas operacji. Rinpoche przy tej drugiej operacji poprosił, żeby tego nie robić. Pozostał świadomy, tutaj mu nogę kroją, a on cały czas z różańcem powtarzał mantry. I później jak wyszedł ze szpitala, nawet przy pierwszym spotkaniu z uczniami, z taką wielką, ale taką szczerą, jakby grał, to by to nie działało. To było takie szczere, z taką radością. To mówię, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Każdy bodhisattwa powinien mieć taką okazję. Modliłem się o to, żeby żadna czująca istota, a w szczególności, żeby nikt z moich uczniów nie przechodził przez nic podobnego. Żeby w tym moim problemie wypaliły się problemy i cierpienia i choroby wszystkich istot. Mówi, to jest taka cudowna okazja do zastosowania dharmy. Podobnie z gniewem i z innymi sytuacjami. Zazwyczaj jest tak, jak na kogoś przychodzą takie problemy, to albo myśli, dlaczego to na mnie spadło, nie na sąsiada, albo jaki ja jestem najbiedniejszy w całej galaktyce i dlatego ja tak cierpię. A Rinpoche cały czas tylko myślał o innych i dla niego to było źródłem radości i duchowej siły. Więcej takich sytuacji mógłbym opowiedzieć dotyczących Rinpoche'ego, ale no, on taki był, on był ucieleśnieniem tego, czego to nauczał. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. Łatwo się o tym mówi, ale to jest trudne do zastosowania. Tak naprawdę w swojej istocie takie zjawiska umysłu, jak na przykład gniew, pragnienie, głupota, duma, zazdrość, sama w sobie nie jest czymś złym. Tak jak zewnętrzne obiekty nie są dobre czy złe, jak lgniemy do nich jako realnych, wtedy traktujemy jako naszych wrogów i wtedy powstają wewnętrzne zjawiska, takie jak gniew, pragnienie. Ale samo w sobie to jest po prostu poruszenie się umysłu w taki czy inny sposób. W Vajrayanie, to jest ten poziom Vajrayany, Mahamudry, jakkolwiek byś to chciała nazwać, Dzogchen, jest powiedziane, możesz mieć żądzy ile tylko, gniewu ile tylko. Możesz mieć to wszystko, tylko nie możesz mieć ja, które to posiada. Bo jak ja, to od razu ja się gniewam i natychmiast znajduję obiekt, na który skierowuję swój gniew i z którym chcę walczyć. Jak nie ma ja, to gniew sam w sobie jest po prostu niezgodą. I wtedy zamiast gniewać się na kogoś, może się pojawić niezgoda na to, że wszystkie istoty cierpią. Jak to jest? Istoty cierpią, a nie powinny. Muszę coś z tym zrobić. I pojawi się z tego wielka, pełna mocy aktywność, taka nie mająca nawet miejsca na coś takiego jak lenistwo, jak na własne słabości. Widziałaś posąg Mahakali. On ucieleśnia właśnie taki przebudzony gniew. Tych 5 czaszek, które ma na głowie, to jest właśnie głupota, żądza,
no nieważne teraz o kolejność, głupota, żądza, gniew, zazdrość, czego jeszcze nie wymieniłem, duma, pokonane, dlatego jest to pięć czaszek, bo pokonane pięć trucizn umysłu, na każdej czaszce jest jeszcze klejnot, to jest mądrość, która powstaje z tego, że się odcięło. I to, co nam się przejawia jako zwykłe trucizny umysłu, Buddzie przejawia się jako pięć aspektów mądrości. To jest, można powiedzieć, przepraszam, nie cierpię słowa energia, ale użyję tego, że to jest ta sama energia, tylko jak my z tym dualistycznym podejściem, ja i mój gniew skierowany na kogoś podchodzimy, to jest to szkodliwe. Budda nie musi sprawić, że znikną wszystkie trucizny umysłu. On sprawia, że znika ja i obiekt i wtedy to, co nam się przejawia jako trucizny, jemu się przejawia jako różne aspekty mądrości, jako różne kaje, różne rodzaje aktywności dla dobra czujących istot. I to jest ten taki rodzaj przemiany i to jest ten przebudzony gniew, ma to trzecie oko. Przebudzony gniew, który jest właśnie niezgodą na cierpienie wszystkich istot, aktywnością Buddy. Nie ma nic wspólnego z takim zwykłym gniewem, że ktoś się wkurza na kogoś. To chyba o to pytałaś. Tylko łatwo się o tym mówi, ale żeby móc to zastosować, pozwolić sobie, są takie praktyki na pewnym etapie, że jak człowiek siedzi za taki nic nie odczuwający, to nawet świadomie się popycha umysł w kierunku gniewu czy w kierunku pragnienia. Jak już się go trochę w umyśle pojawi, wtedy się spogląda w samą istotę tego uczucia, po to, żeby nauczyć się widzieć, że jest on pusty w swojej istocie, ale pusty to nie znaczy, że nieistniejący. Jak widzi się nierozdzielność przejawienia i pustki, to wtedy jest mądrość. Jak widzi się tylko przejawienie i lgnie do niego jako do prawdziwego, realnego, to mój gniew, ja mam gniew. Gniew jest prawdziwy. Łatwo się o tym mówi, ale to jest najwyższa szkoła jazdy. W każdym razie mamy na przykład, chyba już teraz jest emerytowany, jeden z profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, buddolog, kiedyś w książce o buddyzmie raz, później po iluś latach to powtarzał, pisał coś takiego, że Vajrayana to jest zespół rytualno-orgiastycznych i demonologicznych, jak, coś takiego, nie pamiętam, kiedyś znałem ten cytat na pamięć. I jeszcze w podsumowaniu było, że nie powinien być przedmiotem religioznawstwa porównawczego, lecz psychopatologii seksualnej. Ja specjalnie kilka razy głośno i publicznie to wypowiadałem, żeby sprowokować jakąś dyskusję. Wypowiadałem zapytanie, czy nie rozpoznał tej osoby, czy też ma jakieś rozdwojenie jaźni, albo to było cyniczne, bo jak spotkał naczelnego wadżajanistę świata, czyli Dalaj Lamę, który wychował się na takich metodach i stał się tym, kim jest właśnie przez takie metody. Dalaj Lama jest bardzo zaangażowany w tego rodzaju praktyki, to zamiast napluć mu w twarz i powiedzieć, ty psychopato seksualny, kłaniał się w pas, był szczęśliwy, dotknął mnie, dotknął moją rękę, więc czegoś tu nie rozumiem. Właśnie efektem, czy można powiedzieć produktem finalnym takiej ścieżki, jak właśnie ścieżka Vajrayany z tą przemianą uczuć, z tymi gniewnymi bóstwami i tak dalej, jest na przykład Dalaj Lama. I jeszcze moglibyśmy parę takich wspaniałych przykładów podać. Ale tak jak mówię, łatwo to się mówi, trudno to zrobić, łatwo o wypaczenia. Dlatego powinny być i są tego rodzaju metody jako takie sekretne, udzielane tym, którzy dojrzeli do tego, żeby to wykorzystać. Bo inaczej po prostu nasze ego jest tak pokrętne, że to, co dla kogoś jest lekarstwem, dla kogoś innego może stać się trucizną. Może stać się, nie wiem, albo tu na przykład moi przyjaciele, psychiatrzy zgadzają się z tym, że jak ktoś ma skłonność do takiej schizofrenii urojeniowej,
to medytacje Vajrayany z wizualizacjami mogą jak katalizator wywołać przyspieszenie choroby, którą w innym przypadku można by kontrolować. Są przypadki, kiedy medytacje Vajrayany komuś zaszkodzą, ale to nie znaczy, że nie nadaje się do ścieżki buddyjskiej. To nie znaczy, że nie może wykonywać dobrych uczynków, że nie może rozwijać w sobie dobroci i współczucia. To jest istotą buddyzmu. Te specjalne metody są dla... Ja to porównuję do tego, że jak ktoś nie jest całkiem zdrowy albo ma tylko jakiś inny rodzaj kontuzji, to może pewne, mam na myśli zdrowy fizycznie, to może pewne ćwiczenia wykonywać i mu pomogą. Ale jak ktoś ma na przykład przetrącony kręgosłup i posłyszał, że sport to zdrowie i bierze się za dźwiganie sztangi, to sobie może tylko zaszkodzić. Niewłaściwa metoda dla niewłaściwego pacjenta. Nie dla każdego są metody Vajrayany, ale są inne metody rozwijania w sobie właściwych, pozytywnych cech. Także tutaj też potrzeba pewnej mądrości. Ale po tych pytaniach przejdę do zagadnienia, które chcieliśmy dalej. Jak to stosować? Zanim powiem, jak to stosować, mam do wyjaśnienia taką rzecz, która jest niezwykle kluczowa. Jest jak fundament wszystkiego, o czym dalej będziemy mówić i o czym mówiliśmy wcześniej. Nazywa się po polsku motywacja. Dlaczego chcemy coś robić? Z punktu widzenia tego, jak opisywałem, jak wykonujemy jakieś działania ciałem, mową, jak również umysłem, mamy takie czy inne emocje skierowane w jakimś kierunku, pozytywne emocje, negatywne. Kiedy wykonujemy jakieś działania, zostawiają one w umyśle ślady. Te takie ślady jak nasionka karmiczne, które później będą dojrzewać w postaci właśnie napotykania przyjaznych lub nieprzyjaznych okoliczności, posiadania w przyszłym życiu takiego czy innego ciała, czy skłonności mentalnych. I to, jakiego rodzaju nasionka zasiewamy, jest bardzo całkowicie zależne od nastawienia umysłu. Czasem zewnętrzny czyn wykonany ciałem, który z pozoru na zewnątrz może wyglądać tak samo, ze względu na motywację może przynosić zupełnie inny skutek. Na przykład zdarzyło mi się w życiu widzieć, jak ktoś kogoś chlasnął w twarz, i był to niezwykle dobry uczynek, bo jeden kolega wpadł po prostu w jakiś taki amok i chciał zrobić coś strasznie głupiego i nie można go było powstrzymać, dopiero ten go musiał uspokój się, bo po prostu wpadł w taki niekontrolowany szał i trzeba go było, i to był właśnie najlepszy przyjaciel, który go powstrzymał przed zrobieniem czegoś złego. Ktoś inny, patrząc z większej odległości, nie widząc, o czym rozmawiają i dlaczego, widziałby, on go bije, zły. On to robił z dobroci. I z pewnością uderzenie w tym przypadku nie zgromadziło złej karmy, jestem przekonany. Mimo że w większości przypadków, jak się widzi, że ktoś kogoś uderza, to uderzający gromadzi złą karmę, a uderzany doświadcza skutków swojej wcześniejszej karmy. Najczęściej tak to jest. No to nie takie śmieszne. My mamy skłonność zawsze litować się na tym, kto jest bity, a zapominamy, że ten, kto bije, zaślepiony gniewem, buduje swoje przyszłe cierpienie na przyszłość. To nie znaczy, że mamy pozwolić mu gromadzić złą karmę, to nie znaczy, że nie mamy pomóc temu bitemu, ale mówimy o tym, jak to oceniamy, że współczucie powinno być bezstronne. Teraz ta motywacja jest czymś niezmiernie istotnym. Można to wykazać na prostych przykładach. Oczywiście zwykle skrajne przykłady są najłatwiejsze. Więc załóżmy, że ktoś mnie w przeszłości obraził albo zrobił coś jeszcze gorszego mnie albo moim bliskim. To też w końcu postanawiam, tak dalej być nie może. Muszę się zemścić, muszę go zabić. Dzisiaj przed południem mamy się spotkać, ale żeby nie rozpoznał, bo to jest
kawał silnego faceta, jak rozpozna, że podchodzę od razu do niego z nożem i wściekły, to się nie da. Muszę zrobić zasadzkę, wyglądać elegancko, fajnie, więc rano ubieram się normalnie, myję zęby, jem śniadanie, idę. Z punktu widzenia gromadzenia karmy, takie rzeczy jak mycie zębów, takie rzeczy jak chodzenie, noga za nogą, noga za nogą, nie jest ani dobre, ani złe. Zjedzenie śniadania nie jest ani dobre, ani złe. To nie są dobre uczynki, złe uczynki. Takie dosyć neutralne. Ale z chwilą, kiedy mam zamiar zrobić to, to w momencie, kiedy idę, każdy krok prowadzi do spełnienia tego celu, którym jest zabójstwo. Każdy krok gromadzi negatywną karmę. Mycie zębów rano dla niepozoru, bo jak rozpozna z daleka, że tak cuchnę inaczej niż zwykle, no to coś jest nie tak, stanie się podejrzliwy, prawda? Oczywiście głupi przykład, ale tak jest, że jeśli na początku mamy taką motywację negatywną, to to, co wypływa z tej motywacji, nawet jak w momencie, kiedy na przykład patrzę, o, zielone światło, przechodzę przez ulicę, zaczynam iść i nie myślę w tym momencie o tym, że teraz przechodzę na zielonym świetle, bo chcę go zabić, to ta początkowa motywacja nadaje pewien kierunek moim działaniom. I w tym momencie wszystko, co robię w wyniku tej motywacji, staje się negatywne, gromadzi negatywną karmę. To jest jedna motywacja przed. Z drugiej strony, jeżeli jest to pozytywna motywacja, to te rzeczy, które normalnie są neutralne, wypływając z dobrej motywacji, stają się automatycznie pozytywne. Na przykład wstaję rano i zamiast, o kurwa, znowu trzeba do tej pracy i tak dalej. Jeżeli wstaję rano i mam wytworzony taki pozytywny nawyk, ja obym dzięki inspiracji Buddów, Bodhisattwów, wzorując się na ich dobrym przykładzie, obym był w stanie wykorzystać dzisiejszy dzień tak, żeby wszystkie moje działania przyniosły pożytek innym. Żeby nawet, to Rinpoche często podkreślał, że jak się ma taką motywację na początku dnia nawet, bo później się w ciągu dnia nie pamięta w każdej chwili, we wszystkim, co się robi, się o tym nie pamięta, że pije wodę dla dobra czujących istot. Ale jak jest początkowa taka intencja, to podobnie wypływające z niej działania są niejako naznaczone w ten sposób, mają w sobie tego wirusa bodhicitty, jak ja to nazywam, i stają się pozytywne. Jak od początku dnia myślimy sobie, żebym wszystko, co dzisiaj zrobię, żebym był w stanie jakoś wykorzystać dla dobra innych, to nawet kiedy o tym nie myślimy, i tak staje się to taka zwykła, codzienna praca, staje się czymś pozytywnym. Zwykłe wynoszenie śmieci, kiedy mamy początkową intencję, żeby cały dzień wszystko było pożyteczne, to nawet kiedy się relaksujemy, jest to wyraźnie opisane w tekstach, że nawet kiedy bodhisattwa śpi, kiedy nic nie robi, kiedy odpoczywa, i tak z każdą chwilą gromadzi zasługę, bo ma to nastawienie od samego początku. Wszystko, co z niego wypływa, jest pozytywne. A to trzy aspekty motywacji. Pierwsza na początku. Dlaczego chcę coś robić? Ona jest niezmiernie ważna, ale również bardzo ważna jest w trakcie. Bo jak zaczniemy w trakcie robienia tego żałować, po co? Nie, no szkoda, zmarnowany czas. Dlaczego jestem szczodry? Powinienem to zachować dla siebie. Nie ma sensu. Najlepiej, jeżeli w trakcie, i to już mówię teraz o ideale, kiedy jesteśmy wyćwiczeni jako bodhisattwowie, działanie staje się naprawdę paramitą, czyli doskonałością, kiedy wypływa ze zrozumienia pustki i współczucia. Czyli z jednej strony widzimy, że wszystko jest jak sen, jak iluzja, współzależnie uwarunkowane, przejawia się, ale pozbawione trwałej, niezmiennej esencji, samoistnego bytu. Wtedy nie ulegamy emocjonalnym zaciemnieniom, a jednak powodowani współczuciem nie popadniemy w jakąś taką apatię, abnegację, brak sensu i działania, bo widzimy, że inni nie rozpoznali tej iluzji. Męczą się ze swoimi emocjami, ze spełnianiem swoich pragnień. No i co z tego, że zaspokoją pragnienia, jak za chwilę znowu pragną?
tylko czegoś innego i tylko jeszcze bardziej. Albo myślą, że odrzucą jakichś ludzi czy jakieś rzeczy, a skłonność do gniewu pozostaje i za chwilę czegoś innego będą nie lubić. I znowu to wy jesteście winni temu, że ja jestem nieszczęśliwy. Dopóki się nie pokona gniewu, pragnienia, istoty nie wiedzą, gdzie szukać szczęścia, więc pozostaje motywacja do działania, a samemu nie jest się uwikłanym dzięki zrozumieniu pustki. Dlatego tak często to współczucie buddyjskie jest porównywane do lotosu, który wyrasta, najlepsze lotosy rosną w najbardziej takich mulistych, śmierdzących sadzawkach, ale sam lotos na powierzchni niesplamiony. Tak samo działając w samsarze, działając wśród istot, bodhisattva jest niesplamiony zwykłymi truciznami, zwykłymi nieczystościami tego świata. Także w trakcie współczucie, żeby to, co robię, przyniosło pożytek innym. Przykład, nawet jeżeli ktoś wyciąga rękę do nas, bo chce jakiś pieniążek albo coś do jedzenia. Zawsze lepiej wtedy dać mniej niż więcej. Tyle, żebyśmy byli pewni, że możemy cieszyć się z tego, że daliśmy, a nie później żałować, co zrobi z moimi pieniędzmi. Jak myślisz moje, to znaczy, że nie dałeś. Dać i cieszyć się z tego, że można dać. Dać tyle, ile można zrobić to z radością. I nie zastanawiać się, czy on przypadkiem nie napije się. No, może się napije, niezależnie od tego, czy dam, czy nie dam, prawdopodobnie nie zmienię tego. Ale przecież wszystko, co spotykamy, jest skutkiem wcześniej stworzonych przyczyn. Dając coś, na przykład niewielki pieniądz, wiemy, że stwarzamy takie relacje karmiczne. W przyszłości, jak będziemy wielkim bodhisattwą, on wyciągnie do nas rękę po darmę. Dając niewielką rzecz, możemy sprawić, że staje się to wielką szczodrością, kiedy życzymy przy tym, obym dzięki temu niewielkiemu darowi był w stanie w przyszłości obdarować wszystkie istoty mądrością, która je wyprowadzi z cierpienia. Więc jeżeli w trakcie mamy taką motywację, która jest właśnie przykładem zastosowania współczucia, niewielki czyn przynosi wielkie skutki, kiedy jest taka wielka motywacja. Teraz daję ci coś małego, ale obym dzięki temu w przyszłości mógł pomóc wszystkim istotom. Ważne jest też, jak dajemy. Można dawać w taki sposób poniżający, a można dać z okazaniem szacunku drugiemu człowiekowi. I tak dalej. Wiele jest nauk na temat tego, jak prawdziwie i sensownie praktykować szczodrość czy inne sposoby pomagania. Więc ważne jest w trakcie i ważny jest trzeci aspekt motywacji po. Jak zaczniemy żałować dobrego czynu, to te dobre ślady, które zostały w umyśle, zostaną wykasowane. Jeszcze może zaczniemy się gniewać na siebie, źle, że pomagałem, niedobrze, to było... Dlatego istnieje coś takiego jak dedykacja zasługi. Bardzo szczegółowo to Budda objaśnia w różnych sutrach, że jak myślimy, to dobro, co stworzyłem, to jest dla mnie, ja dzięki temu będę szczęśliwy, to później bardzo łatwo negatywnym nastawieniem umysłu, gniewem, wściekłością na siebie, bardzo łatwo zniszczyć, nawet się mówi, że tak jak jeden piorun czy jedna iskra może spalić wielki stuk siana, tak jedna taka chwila gniewu może zniszczyć bardzo wiele dobra. To dotyczy tych wewnętrznych śladów w umyśle, ale też wiemy, że na przykład mogliśmy starać się długi czas budować pozytywne relacje z kimś. Jedna chwila gniewu może to wszystko zniszczyć. Tak często się to może zdarzyć. Tak łatwo się, tak ciężko chciałem powiedzieć, się buduje miasta, a potem wcisnąć jeden guzik, całe miasto znika. Tak ciężko jest kogoś dobrze wychować, a tak łatwo go później zepsuć. Niestety tak to jest. To tylko dokończę tą sekundę. Dlatego Budda wyjaśniał, że jeżeli zrobimy coś dobrego i w umyśle dedykujemy zasługę, to dobro, które powstało, niech przyniesie pożytek wszystkim istotom, to przestaje być nasze własne. I nawet jeśli pojawi się gniew, to nie zniszczy już tego dobra, które jest jak kropla dolana do oceanu wszechdobra. Koniec cytatu. Słucham.
Trzeba jeszcze bardziej włączyć, tak? Teraz dobrze? No. Czy jak idę kogoś zabić? No, pff, w końcu szara codzienność. No. To, co powiedziałeś, to wszystkie, każdy krok przynosi tą negatywną karmę, znaczy jest negatywny, ale jeżeli finalnie nie zabije gościa, to zło nie jest aż tak wielkie, ale mimo wszystko ze względu na motywację zgromadziłaś jakąś negatywną karmę, ale to nie jest tak wielkie zło, jak wtedy, kiedy faktycznie popełniłaś ten czyn. To się nie zaciera, tak jakby nie zaciera. Nie zaciera się. No bo szłaś z intencją zabicia, więc jest jakieś działanie z negatywną intencją, zostawia ślady w tej takiej podstawie świadomości. Logiczny. Ogólnie rzecz biorąc, buddyzm jest logiczny, ale tak jak nawet w przerwie z kimś rozmawiałem, bardzo słusznie zauważyła ta osoba płci żeńskiej, że tak naprawdę, jeśli chodzi o pogląd, to w ostatecznym sensie i tak to się sprowadza do wiary. Czy to, jak to nazwałem, takiego poczucia serca, bo na przykład zetknąłem się kiedyś, dwie dziewczyny, już dorosłe wtedy kobiety, przyjmowały schronienie. Okazało się, że były córkami głównego nauczyciela islamu na okręg warszawski. Wychował je bez religii, stwierdził, że jak dojrzeją, to same wybiorą. Przykład, cudzysłów, nietolerancji. Żeby sami tacy ludzie byli wokoło, to byśmy żyli w pięknym świecie. Ale poprosiłem, żeby w takim razie przyniosły mi jakieś nauki, nic nie wiem o islamie. Jak przeczytałem tę broszurkę, to miałem odczucie, że czytam tak jakby taką szlachetniejszą wersję chrześcijaństwa, wzbogaconą o co? O logikę. Na początku były tak żelazne argumenty przedstawione, pokazujące, że każda inna koncepcja poza Bogiem Stwórcą jest po prostu sprzeczna sama w sobie. I oni twierdzili, dlatego nie boją się dyskusji z nikim, bo to jest takie logiczne, że Stwórca jest jedynym logicznym wyjaśnieniem. I mówią, że w ogóle wiara niepoparta zrozumieniem będzie chwiejna. Bardzo buddyzm pod tym względem przypominało, kiedy mówi się, żeby właśnie na zrozumieniu się opierać. A buddyzm będzie uzasadniać, że poza współzależnym uwarunkowaniem każda inna koncepcja jest nielogiczna, a już szczególnie koncepcja Stwórcy. A i tak dalej. Wszyscy mają swoje argumenty. Chrześcijanie też mają swoje argumenty. Przecież też najwybitniejsze umysły przez stulecia były teologami, stawiali sobie trudne pytania, znajdowali. To nie można tak po prostu ignorować tego faktu, że w wielu pokoleniach najwybitniejsi ludzie byli przepełnieni wiarą, popartą jakąś logiką i zawsze w końcu to się sprowadza do tego, że czuję, że to mnie przekonuje. I w jaki sposób przyjmujemy na wiarę nawet tak naprawdę materialistyczne poglądy. Też nie są do końca wyborem logiki, tylko tego, że to mnie jakoś tak przekonuje. Jak tak dokładnie to przeanalizować, się nad tym czasem zastanawiam. Już pomijam ten fakt, że opieramy się na wierze, bo nikt z nas ani nie latał wokół Ziemi i nie widział, że ona jest okrągła, tylko uwierzyliśmy, ktoś pokazał nam taki obrazek i powiedział, wiesz, bo inni widzieli. A później ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, bo inni medytując doświadczali takich stanów i ten sam, kto wierzy w obrazek, że Ziemia jest okrągła, nie wierzy w to, kiedy inni mówią, tak, doświadczyliśmy tego, da się doświadczyć takich innych stanów świadomości, działa to tak i tak, jest to sprawdzalne. Nie, i w to nie wierzymy, w to wierzymy. Nikt z nas nie robił tych wszystkich eksperymentów naukowych, tylko bo pani, której w szkole, czy pan, którym w szkole wierzyliśmy, powiedzieli, że tak jest i jakoś tam to potwierdza nasze codzienne doświadczenie, ale jak się słyszy wyjaśnienia teistyczne, nieteistyczne, jak buddyjskie, ateistyczne, jak materialne, za każdym razem tak naprawdę to się sprowadza do wiary. To taka przy okazji konstatacja.
Ja tu już też nieraz cytowałem emerytowany, już teraz mocno emerytowany nasz przyjaciel, wiele lat tutaj przyjeżdżał, profesor fizyki, właśnie współczesna fizyka w Akademii Nauk, zajmował się też taką metodologią fizyki i również jakie światopoglądowe wnioski wypływają, czyli taka filozofia fizyki z tych najnowszych odkryć. I bardzo konkretny fizyk, a z wielką gorliwością praktykował buddyzm tybetański, te wszystkie tantry, mantry i tak dalej. I kiedyś go zapytałem, słuchaj, taki wykształcony jesteś w tej fizyce, a z takim zaangażowaniem praktykujesz buddyzm, to ci się nie kłóci? On mówi, nie. Im więcej wiesz o fizyce, tym bardziej widzisz, jak nie odpowiada ona na najbardziej podstawowe pytania. I te odpowiedzi znajduje tutaj. I co więcej, nie stoją one w sprzeczności z tą wiedzą o fizyce, którą mam. Tylko pozwala mi na to spojrzeć jeszcze szerzej. Mówi, dla mnie to w ogóle się nie kłóci. A wiedzę miał dużą. Podręczniki akademickie pisał już. Podobno tak, że podobno Einstein tak powiedział, ale nie słyszałem tego od niego, a tyle, tak, wiesz, tyle słyszałem różnych plotek w internetach, przypisywanie słów komuś, na przykład dosyć powszechnie krąży takich 10 stwierdzeń, które gdzieś widziałem podpisane było, że to jakiś benedyktyn, ale najczęściej, że Dalaj Lama powiedział, że potrafimy lecieć na księżyc, a nie potrafimy zapukać do sąsiada naprzeciwko. I tak dalej. Nawet oficjalne dementi było kiedyś na oficjalnej stronie Dalaj Lamy, że on nigdy tych 10 punktów nie napisał, a krążą po świecie jako mądre wypowiedzi Dalaj Lamy, więc może Einstein powiedział. Nie sprawdziłem. Ale to jest najmniej ważne w tym wszystkim. Zresztą według tego naszego profesora Einstein na początku odkrył mądre rzeczy, a później nie był w stanie wyjść poza swoje ograniczenia, że pod koniec jego życia już badania pokazały dalej, już poszli dalej, a on już nie był w stanie. Więc ten profesor mówi, nie, Einstein, to jest takie w narodzie, taki kult takiego, wśród fizyków to nie jest taki wszechmogący, wszechwiedzący. Ja tylko powtarzam te słowa bez urazy. Panie Einsteinie, wybacz mi. Ale wracając teraz do zagadnienia, ta motywacja jest czymś niezmiernie istotnym. Dlatego rozumiejąc to, zrozumiemy dlaczego, na przykład pytanie tutaj Bartek zadawał wcześniej, o to, czy taka medytacja bez tych, jak to nazwał, takich formalnych struktur medytacji, jak wykonujemy medytację buddyjską, taką tradycyjnie, ze wszystkimi elementami, to staramy się, żeby te trzy aspekty na początku, w środku i na końcu, żeby wszystkie trzy zastosować. Dlatego na początku, przed medytacją, żeby wyklarować swoją motywację, piękne polskie słowo, wyklarować swoją motywację. Jeszcze raz przypominamy sobie, co to jest Budda, Dharma i Sangha. Że osiągnięcie stanu Buddy staje się nadrzędnym celem naszego życia, któremu podporządkowujemy wszystkie inne działania. Że chcemy stosować naukę Buddy, czyli darmę, żyć zgodnie z tymi naukami, opierając się na pomocy sangi. W ten sposób nazywamy to tym potrójnym schronieniem i jeszcze wzbudzamy w sobie, jeszcze raz pobudzamy postawy bodhisattwy. No, po co chcę teraz medytować? Żeby wykonać jakiś kolejny krok do tego, żeby nabrać zdolności do pomożenia wszystkim istotom. Jak z tą motywacją wykonujemy medytację, to przynosi ona o wiele większy skutek. Na przykład jest wyjaśnione w sutrach tak bardzo jednoznacznie, że taka zwykła medytacja obserwowania oddechu, świetna, przynosi wiele pożytków opisane na różne sposoby. Ale jedna chwila medytacji bodhisattwy, taka jest opisana, ile potrzebuje owad, żeby przelecieć od czubka nosa do szczytu głowy. W czasach, jak nie mieli stopera, no to taki był przykład. Taka chwila takiej czystej motywacji, znaczy czystej medytacji, w sensie z motywacją bodhisattwy nastawioną na dobro innych, przynosi więcej pożytku niż 100 000 lat zwykłego liczenia oddechów.
Ta motywacja tak bardzo decyduje o tym, jakie będą skutki. Dlatego dbamy o to, żeby na początku medytacji, oczywiście, że niektórzy z nas tak bla, 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 przerecytować te tradycyjne modlitwy i wreszcie wziąć się za tę esencję. Nie powinno tak być. Powinniśmy pamiętać, że skutki tego, co robimy, zależą od motywacji. Na początku dnia, na początku sesji medytacyjnej Rinpoche mówił, że istotniejsza jest jedna chwila szczerej intencji niż długie, bezmyślne recytowanie, po czym oczywiście dodał, ale najlepiej jak się myślnie, zamiast bezmyślnie recytuje, bo te tradycyjne modlitwy mają w sobie pewną moc, mają w sobie całe pokolenia wielkich mistrzów, powtarzały te same słowa. Powstały one, te słowa, w przebudzonym umyśle. Wiecie, jak to, wiele jest historii opowiadających o tym, jak tak naprawdę nie wiemy, czego sobie życzyć. Jak się pojawiały takie sytuacje, jak tam złota rybka czy ktoś inny obiecywał spełnię twoje życzenia i ktoś chciał dobre życzenia, a później okazywało się, że zupełnie nie tak, bo brak było większej mądrości pokazującą, o co naprawdę powinniśmy się modlić, czego naprawdę życzyć. I dlatego bezpiecznie jest powtarzać te modlitwy wyrażane przez Buddę, przez wielkich bodhisattwów, niż wymyślać samemu nie wiadomo z jakimi przy okazji błędami. Dlatego zwykle recytujemy tradycyjne teksty, ale nie bezmyślnie, tylko ze zrozumieniem. Potem główna część medytacji, no i tu staramy się zastosować instrukcje, jakie mamy, ale zawsze, jeśli to ma być medytacja prowadząca do wyzwolenia, musi być połączenie współczucia i mądrości. Mądrości rozumiejącej tę ostateczną naturę wszystkich zjawisk. Pustość i współczucie to jest coś, co wyróżnia buddyzm, szczególnie buddyzm Mahajany, do której to tradycji należymy. Może się mylę, bo nie znam wielu religii, ale z tego, co dotychczas spotykałem, znam takie religie, które bardzo wiele uczą o miłości, o współczuciu, ale nie ma tej mądrości ukazującej pustkę. Znam takie systemy, które bardzo dobrze analizują pustkę. Na przykład chociażby w tradycji hinduistycznej była taka Advaita Vedanta, której zresztą wielu hinduskich nauczycieli zarzucało, że jest to kryptobuddyzm, bo z kolei główny nauczyciel tego, kto stworzył ten system, był wcześniej buddystą i tam między innymi takie tam sobie szpile wbijali, że ty nie jesteś czystym. Ale jest Advaita Vedanta, czyli taki system niedualistyczny, świetnie logiczny, analizuje pustość, współzależne uwarunkowanie i tak dalej, ale nie uczy w taki jasny sposób o współczuciu. To połączenie pustki i współczucia jest takim bardzo unikalnym elementem właśnie w tym systemie. Można powiedzieć tym, co wyróżnia buddyzm. Że gdyby jakiś inny system nauczał połączenia tych dwóch, to nawet jeśli nie używa nazwy buddyzm, to i tak jest ścieżką, po prostu czystą ścieżką prowadzącą do wyzwolenia. Niezależnie od nazewnictwa. I trzeci element. Właśnie to, co jest po działaniu, dedykacja. Więc dlatego na końcu dedykujemy. Jakiekolwiek dobro powstało, nawet jeśli ta moja medytacja nie była wiele warta, to jednak coś dobrego było w tym. Żeby to przyniosło pożytek wszystkim istotom. Ponieważ tak to sobie wcześniej ukartowałem, że będę o tym dzisiaj mówił, dlatego zostawiłem na ostatnią sesję, że spróbujemy te elementy zastosować. Poprosimy Martę wreszcie o rozdanie tych karteczek, gdzie na początku sesji po przerwie. Wstrzymaj się, młoda. Wyrecytujemy taką tradycyjną modlitwę, która jest okazją do przypomnienia sobie, przemyślenia motywacji. Później będziemy mówić o tym, jak działać i na koniec zadedykujemy zasługę. I będą takie trzy elementy wprzągnięte w to. Teraz przerwa. Spotykamy się o tej godzinie 16:00.